żeby krótsze zdanie było. Jest projektem, który dotyczy wszystkich Polaków, bo to, co dotyczy ochrony zdrowia, dotyczy nas wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteśmy na poziomie osób, które korzystają z systemu opieki zdrowotnej, czy osób zarządzających, czy osób budujących strategię postępowania w Polsce, tak jak pan minister. Dlatego przy wszelkiego rodzaju opracowaniach dotyczących wdrażania tego rodzaju ustaw wymagane jest kilka rzeczy. Rzeczy, które są zapisane w akademickim założeniach dotyczących budowania tego rodzaju działań, gdzie wymagana jest wiedza, czas, doświadczenie, ale przede wszystkim ważne jest to, aby tego rodzaju projekty budowane były w oparciu również o konsultacje środowisk naukowych czy środowisk, których to dotyczy szczególnie. I zanim przejdę do konkretnych jeszcze uwag dotyczących tego projektu ustawy, kilka słów, jeśli chodzi o historię. 10 lat temu Pomorze, z którego pochodzę, wtedy byłem wicemarszałkiem województwa do spraw zdrowia, obejmującą zaszczytną funkcję między innymi po panu marszałku Borusewiczu, czyli można powiedzieć, byliśmy w tych trudnych latach roku 2000 i lat do przodu. Powiem tak, weszliśmy w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ministrem był świętej pamięci profesor Liga, weszliśmy w tak zwany pilotaż. Dlaczego to o tym mówię? Bo pan senator Grodzki w naszym imieniu złożył taki projekt. Dlaczego pilotaż w tej dziedzinie jest istotny? No wszędzie możemy zrobić błędy. Wszędzie możemy zrobić rzeczy, które wymagają korekty, ale jest na to czas. W ochronie zdrowia błędów należy robić jak najmniej, ale pilotaż, wdrażanie koncepcji przeanalizowanych jest bardzo istotne. Dlatego też wtedy jako Pomorze weszliśmy do tak zwanego pilotażu projektu ustawy pana profesora Religi. I co chcę powiedzieć, że ta ustawa, którą dzisiaj tutaj wnosimy, jak pan minister powiedział na posiedzeniu komisji, jest bardzo ważnym elementem nie tak urzędniczym. Ja chcę powiedzieć to, co dzisiaj padło z tej trybuny podczas debaty. To nie jest żadna ustawa rewolucyjna, ani ustawa zmieniająca wiele rzeczy dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. To jest pewien retusz związany z finansowaniem ochrony zdrowia. I zaraz później się do tego odniosę. Dlaczego ważny jest pilotaż? Wówczas, 10 lat temu, kiedy zrobiliśmy ten pilotaż, projekt pana profesora Religi był wdrażany, można powiedzieć, w ciągu 2 lat. Czyli był okres przygotowania roczny, półroczny okres pilotażu i dopiero od stycznia 2008 roku projekt miał wejść. I ten plan związany z siecią z tamtego roku pana profesora Religi zakładał, że każde województwo będzie miało opracowaną taką strategię dotyczącą wdrażania sieci szpitali, gdzie cały wachlarz instrumentów zostanie wykorzystany, jak charakterystyka województwa, charakterystyka szpitali, czyli mówimy, jaka jest baza. Mówimy o tym, jaka jest mapa potrzeb na terenie danego województwa. Sporządza się plan sieci i poszczególne rzeczy związane z wdrożeniem ustawy związanej z siecią. W wyniku, proszę państwa, tego projektu powstały duże opracowania nasze. W skład zespołu, który nad tym pracował, byli przedstawiciele NFZ-u, samorządu województwa, wojewody, NFZ-u, Akademii Medycznej funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego, Centrum Monitorowania Jakości, czyli można powiedzieć, było podejście w sposób kompleksowy, odpowiedzi sobie na pytanie, co jest, czym dysponujemy, jaką kadrą, jakie są potrzeby, nakładamy na to nasze oczekiwania, nakładamy na to elementy finansowe i nakładamy na to rzecz najważniejszą, elementy jakościowe. Tu pan minister powiedział, że w rozporządzeniu te elementy jakościowe będą uwzględnione. I taka jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi o ten projekt pana profesora Religi, jeśli chodzi o sieć, a to, co państwo tutaj proponujecie. Ten projekt, proszę państwa, który był w roku 2007, ja nie będę cytował wypowiedzi pana ministra Radziwiłła, co mówił o projekcie sieci, jak się odnosił w ogóle do pomysłów sieciowania, do pomysłów ryczałtów, do pewnego administracyjnego zarządzania ochroną zdrowia. Tak jak pan minister powiedział na komisji, dojrzałem, w związku z tym proponuję
tenże projekt sieci. Dlatego też, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat dobrych stron, ale chciałbym prosić panie marszałku, bo mi bardzo prezydium przeszkadza. Bardzo chciałbym również powiedzieć kilka dobrych rzeczy o tym projekcie, bo to nie jest tak, że projekt całkowicie w 100% jest zły. Szanowni państwo, ja osobiście uważam, że to, co dotyczy pewnej stabilności finansowania poprzez ryczałt, jest rozwiązaniem godnym uwagi. Jeżeli mówimy o tym, że elementy związane z włączeniem kompleksowości, nie wyjmowania z systemu najbardziej lukratywnych i najlepiej opłacanych procedur do quasi, pseudo-szpitali, referencyjność szpitali, przychodnie przyszpitalne, to są elementy warte uwagi, które należy w całym rozwiązaniu popierać. Ale w istniejącej wykładni prawnej również można było te elementy osiągać, tylko nie było determinacji wśród ministerstw poprzednich i płatników, żeby te elementy osiągać. Jeżeli mówimy dzisiaj tak, o co pytałem pana ministra, że dzisiaj szpital będzie miał kontrakt, nie mając ani nocnej opieki chorych, ani przychodni przyszpitalnych, ani innych elementów, o których tutaj mówiłem, to praktycznie rzecz biorąc, poza ryczałtem i ryczałtowym rozliczaniem danego szpitala, jeśli chodzi o finanse, praktycznie można powiedzieć, niewiele się zmieni. Dlatego należy sobie zadać pytanie, co zyska na tym pacjent? To jest fundamentalne pytanie, o których tutaj pytałem pana ministra. Pan minister powiedział to, co powiedział. W każdym razie mogę powiedzieć tak. Pacjent w tym systemie skorzysta niewiele, bo niewiele się dla niego zmieni. W związku z tym, jeżeli mówimy o tym, to chcemy poprawić ewentualne sposoby finansowania całego przedsięwzięcia, ale nie mówmy, że pacjent na tym skorzysta. Pacjent nawet tej zmiany nie zauważa, jeśli zauważy, to na gorsze, bo nie będzie miał dostępu do pewnych elementów funkcjonowania podmiotów leczniczych, które są dzisiaj na rynku, bo część podmiotów po prostu z tego wypadnie. Teraz pytanie, a co, może personel na tym coś skorzysta? No, powiem delikatnie, no, praktycznie nic. I to, co powiedział pan minister, no, chcemy osiągać w ramach tych samych pieniędzy lepszą efektywność, czyli można powiedzieć, będziemy pracowali więcej, osiągając te same efekty. Oczywiście pewne elementy korzyści, jeśli chodzi o zarządzających tutaj są, które wymieniłem. Również to, o czym mówił pan minister w swoim wystąpieniu, z punktu widzenia ministerstwa pewne elementy korzystne dla tego rozwiązania są, ale generalnie z punktu widzenia pacjentów czy osób wykonujących pracę w całym systemie ochrony zdrowia praktycznie się niewiele zmienia. Można powiedzieć, że w niektórych elementach się pogorszy. Pozwólcie państwo, że zacytuję. Dlatego tak bardzo dopytywałem pana ministra, czy był system konsultacji. Dlaczego mówimy o tym? To jest tak ważna dziedzina, że konsultacje, rozmowy ze środowiskiem, których to dotyczy, środowisk naukowych, autorytetów, różnego rodzaju podmiotów, które prowadzą tą działalność, jest ważne. Ale również ważne by było to, o co wnioskujemy z panem profesorem Grodzkim, aby jednak zdecydować się na ten audyt przez pewien okres, który pokaże dobre i złe strony. My nie chcemy obalić tego projektu. My chcemy, panie ministrze, aby ten projekt w swoich złych częściach, do których istnieją wątpliwości, te wątpliwości zostały rozwiane. I jeżeli on nie ma żadnych ciemnych stron, nie ma żadnych zagrożeń, to bardzo szybko w czasie takiego pilotażu zostanie wdrożony. Dlatego chciałbym również panu ministrowi, myślę, że pan minister je zna, ale warto je przytoczyć, kilka fragmentów dotyczących opinii związanych z tym projektem. Część tych opinii pochodzi od audytora z Biura Analiz Sejmowych i chciałbym je zacytować. Jeżeli mówimy, że ten system wprowadza finansowanie tzw. podażowej strony leczenia szpitalnego i reagowania ex post, to jest po prostu mówi się o tym, że jeżeli pan minister w swojej wypowiedzi mówi, będziemy dążyli do podnoszenia efektywności. Przecież to są wolne żarty. No. Przecież nie mamy żadnych instrumentów dotyczących podnoszenia efektywności w ramach zawartego kontraktu. Chyba, że są jakieś, o których nie wiemy. Rzecz bardzo niepokojąca, panie ministrze, a mianowicie
W uzasadnieniu do projektu tej ustawy pisze pan minister, przedstawia pogląd, że mapy potrzeb zdrowotnych i tak zwanej sieci szpitali są narzędziami, które funkcjonują na innych poziomach systemu i nie mają realizować, i mają realizować inne cele. Panie ministrze, no nie wystarczy nazwać projektu ustawy, że jest jakimś systemem i to jest system. Bo często jest tak czynione przez ludzi, którzy mają trochę małe pojęcie, jeśli chodzi o całe budowanie systemu zarządzania. Przeczytałem taką opinię, że jeżeli ktoś z całego muru czy piramidy dotyczącej zarządzania wyjmie jedną cegiełkę i wstawi nową, mówi, zmieniłem system zarządzania. To nie jest zmiana systemu zarządzania, to jest poprawianie istniejącego systemu. I jeżeli tak podejdziemy do tego, plus ewentualny pilotaż, plus uwagi, które cisną się z innych środowisk, warto się nad tym zastanowić, aby nie robić błędów, bo błędy zarządzania, błędy finansowe, błędy, które dotyczą budowania całego systemu, bardzo trudno się odwraca. Kończę, panie marszałku. Kończę, tylko powiem w podsumowaniu również to, że projekt, o czym piszą opiniujący, zakłada zbyt krótki okres dostosowawczy. Jeżeli mówimy o tym, że to jest zmiana dotycząca całego systemu funkcjonowania, jednocześnie jest ważną rzeczą to, że mówi się, że projekt nie ma wpływu na rynek pracy. Jest co najmniej określeniem bardzo optymistycznym. I na koniec chciałbym powiedzieć tak, że bardzo ważną rzeczą jest to, co jest w tejże opinii, w której mówi się, aby szybko skorygować kwestię inwestowania w ochronie zdrowia. Bo jeżeli inwestują dzisiaj na podstawie różnego rodzaju umów lub przyszłych konkursów związanych z budowaniem części materialnej, budynków, wyposażenia, a taka jednostka nie ma perspektywy, jeśli chodzi o wejście do sieci czy funkcjonowania na rynku, to warto o tym mówić o wiele szybciej niż inwestować, a później mówić, sorry, nie będziesz w sieci. Także kończąc, panie marszałku, chciałem powiedzieć tak. Zmiany dotyczące sposobu finansowania w wielu elementach mnie przekonywują lub mam do nich co najmniej pozytywne odniesienie. Natomiast jeśli chodzi o całość projektu, że on poprawi efektywność, poprawi dostępność, opowiadanie tych całych otoczek politycznych jest kompletnie bez sensu. I chciałbym powiedzieć tak. Narodowa sieć szpitali nie uratuje dzisiaj zmian, których pan minister mówił trafnie, które są potrzebne w polskim systemie ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.